Czy w The Voice Senior brakuje trochę piaska? O, wiesz co, ale to, dlaczego to takie pytanie? Nie wiem, jak to powiedzieć, czy brakuje. Wiesz, Andrzej był moim trenerem w programie The Voice of Poland i bardzo mi pomógł. I przeszliśmy przez wielką, naprawdę dużo dla mnie ten facet zrobił. Natomiast mamy nowych trenerów, którzy byli po prostu świetni. No, Piotrek sobie poradził, widziałem na początku, on miał, tak troszeczkę nie wiedział, gdzie jest jego miejsce. Maryla po prostu, no, legenda. Także myślę, że są nowi trenerzy, którzy mają swoje historie i to jest piękne, że to się cały czas zmienia. To jest, tak mogę to powiedzieć, jak patrzę z boku, prawda, bo ja jestem od drugiej edycji, nie jestem od pierwszej, więc tak to mniej więcej wygląda. Trochę dzisiaj mi brakowało Witka, że nie był z nami, to było bardzo mocno odczuwalne. Wiesz co, no ja mam poczucie, że one się rotują te jak to powiedzieć, jak jury, tak? W każdym z Voice'ów co chwilę następują zmiany. Ja nie wiem, ciężko jest mieć zdanie na ten temat. Ja za każdym razem zżywam się z nowymi jurorami, bo to są wszystko wspaniali artyści z wielkim dorobkiem. Ja jestem wielką fanką Piotra Cugowskiego osobiście i braci. I z tą muzyką przeżyłam bardzo dużo też trudnych momentów w moim życiu. I mówiłam zresztą o tym Piotrowi. Piosenka Nad Przepaścią jest, no, jedną z moich w ogóle najważniejszych, które słucham. No, Maryla przyniosła bardzo duże poczucie humoru, które ja uwielbiam, bo ono jest takie trochę nie wprost, trochę podprogowe, a trochę właśnie bardzo wprost i taki trochę czarny humor, ale no, to jest moje poczucie humoru. Mnie po prostu to mega bawi, komentarze Maryli. I bardzo się cieszę, bo też gwiazda, no naprawdę już o takiej skali, i tak jak Alicja, która jest z nami cały czas, no i Witek z wielkim sercem, no ciężko, wiesz, no każdy skład miał w sobie wielkie serce, wielką wrażliwość, wielki profesjonalizm, co jak słychać dla naszych bohaterów jest i finalistów decydujące i najważniejsze, no bo to pozwala im pójść dalej. Oni przychodzą z wielkim talentem, a to jak mogą się, ja nawet nie wiedziałam, że Maryla jest aż tak ostrą jurorką, jak dzisiaj patrzyłam bezpośrednio przed tym, jak weszliśmy na żywo, Maryla powiedziała, no bo najważniejsze to jest powtórzyć 100 razy, to my z Rafałem się zapaliśmy na tym, że wyszliśmy ze studia, żeby jeszcze raz powtórzyć swoje teksty na dzisiaj i się złapaliśmy na tym, że ona nas też tym tak skontrowała, a to było przecież podczas prób i dobrze, ja sobie myślę, że to też jest ważne, żeby się jak najwięcej nauczyć, żeby cały czas iść do przodu. No.